Kochani, teraz bardzo fajne narzędzie, które tak. Myślę, że bardzo wielu z Was wprowadzi do sprzedaży. Czyli mamy frezarkę krawędziową zasilaną akumulatorem. So this is our new fuel router. It's a 6 mm or quarter collet. Okej, okay, czyli jak widzicie jest to 6 mm, czyli 1/4 cala, jeżeli chodzi o uchwyt do frezu, przepraszam najmocniej, kochanie, nie mogę już. So what's going to happen now is Klaus is going to show you one or two applications for this tool. Czyli Klaus pokaże nam za chwileczkę typowe aplikacje tego narzędzia, serdecznie proszę Was zwrócić uwagę. Opowie też nam troszeczkę o tym, w jakiej kooperacji to narzędzie przychodzi w sprzedaży. To paska. Okay. So what we see here is a door and we want to fit a hinge in the door, okay? Okay, czyli to, co tutaj widzimy, kochanie, to jest bok drzwi i chcemy zainstalować zawias w tych drzwiach, czyli musimy wyfrezować miejsce. So we have a trim router with the plunge base, okay? Okay. Czyli jak widzimy, mamy tutaj, że tak powiem, frezarkę zamontowaną podstawą, która umożliwia zastosowanie pierścieni określających nam typowych pierścieni kopiujących do frezarki, tak? So we have a big lever in the back. So I push that down until I reach with the bit. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, okay. Jak łatwo, że tak powiem, ustawić, że tak powiem, zagłębienie. Tylko zwalniając tę jedną dźwignię, luzujemy i zjeżdżamy do właściwego poziomu. In front I have the turret stop and above I have the fine adjustment. Tutaj mamy ograniczniki głębokości, jak widzicie, wraz z dokładnym, precyzyjnym ustawianiem zagłębienia. So. Then I set it on the jig, put the czyli najpierw kolega hinge dojechał do samego materiału, turret stop and take the fine adjustment. Teraz przenosi, że tak powiem, yeah, grubość tego materiału, czyli tak, żeby wyfrezować idealnie tyle, jak potrzebujemy. Then I go in front, push the big lever, podnosi spuszcza, get down, the 2 mm, switch on, make my cutouts, and then I get. Czyli później, że tak powiem, w wyznaczonym polu sobie, że tak powiem, frezujemy, jeżeli mamy tego typu przyrząd, bo jest nam łatwo, że tak next powiem, step. Skopiować ten wymian. Fix base. Ok. Mamy już taką stałą bazę. Big lever. Ok. Fine adjustment. Tutaj zwalniamy, ustawiamy dokładnie close, głębokość frezu. Speed, regulacja głębokości. Robota zrobiona. You see? Very nice. Very nice. Jakość. So if you get two of them, medelko, you can make push up in the morning and then you are fit off for the day. Biały jeleń. Next application. So. Kolejna aplikacja. I poczekajcie, frezarka standardowo przychodzi w komplektacji razem z tamtą podstawą oraz against z tą podstawą. Fixed deck. That will drop down. Here is standing by itself. Przy obróbce krawędzi. Just to go in and then you can trim. Very easy. Job done. Okay. Widzicie, z tą podstawą, że tak powiem, jest to dużo wygodniejsze, ponieważ mamy większy punkt podparcia i jest nam bardziej komfortowo zrobić. Thank you. Welcome.